Więc pierwsza rzecz to jest ten model, który tutaj widzisz, i to jest poziom energii podczas rozmowy z dziewczyną. I chcę, abyś zrozumiał jedną bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o ten model i jeżeli chodzi o konwersację z dziewczyną, którą poznajesz. Widzisz, wielu facetów, w szczególności tych bardziej nieśmiałych, czy w ogóle mężczyzn, bardzo boją się zagadać do dziewczyny. I boją się właśnie, że będzie drętwa cisza, że nie będą wiedzieli o czym gadać i tym podobne sprawy. I problem w tym, że oni nie do końca rozumieją, oni w ogóle nie rozumieją tej prostej zależności, że kobieta, ona również się stresuje. Ona również się denerwuje. Ona często się denerwuje bardziej od ciebie. I kobieta, dziewczyna, ona też jest nieśmiała często, ona też często nie wie o czym gadać. I poznawanie się z kimś nowym jest również dla niej takim przeżyciem często krępującym, jeżeli facet właśnie nie wie jak się zachować, nie wie jak prowadzić rozmowę, on nie wie co robi. I dla obojga ludzi jest to nowa sytuacja. Jednak cały trik polega na tym, abyś ty jako facet wiedział o tym i dzięki temu, żebyś wiedział co masz robić. I to robił w pewny siebie sposób. Więc twoim zadaniem właśnie podczas rozkręcania rozmowy z dziewczyną, zarówno na randce pierwszej, drugiej, trzeciej, jak i gdy ją poznajesz w jakimś miejscu, to twoim celem jest między innymi ośmielać kobietę i ją zachęcić do rozmowy z tobą. Tak? Ponieważ ona od samego początku nie będzie tak zaangażowana, jakbyśmy tego chcieli. To się zdarza bardzo rzadko, jeżeli dziewczyna jest albo zdesperowana, albo jest bardzo, bardzo pewna siebie, otwarta na ludzi i bardzo wygadana, może nawet zbyt wygadana. To wtedy ona bardzo nam pomoże. Jednak większość dziewczyn na początku rozmowy są raczej zamknięte. Tym bardziej, że większość kobiet, które są ładne, to one cały czas są zaczepiane. I ciągle ktoś coś od nich chce. Czy to ona kupuje bułki w sklepie, czy jest w jakiejś windzie, gdziekolwiek, to ona czuje te spojrzenia od mężczyzn, i starszych, i młodszych, i każdy daje komplement, i każdy chce chwilkę dłużej z nią porozmawiać, albo ona jest taka fajna, albo ona jest taka urocza, a ona te. I kobiety czują, że ktoś od niej coś chce, że ciągnie za język. I dlatego one też są często bardziej na początku rozmowy takie neutralne, obojętne, mało zaangażowane, ponieważ jesteś kolejnym gościem, który być może coś od nich chce, być może jesteś kolejnym przeciętniakiem. Dlatego ważne jest, aby pokazać jej, że ty niczego od niej nie chcesz i stworzyć wartość w rozmowie. Rozkręcić rozmowę. Zainwestować pierwszy. To jest właśnie słowo klucz. Zainwestować pierwszy w rozmowę. Ok? Wtedy działa prawo wzajemności, które polega na tym, że gdy pierwsza osoba się otworzy, to druga też się wtedy troszeczkę otworzy. Kiedy ty coś zrobisz dla kogoś, to wtedy druga osoba czuje takie psychologiczne przyciąganie, żeby tobie się odwdzięczyć. I często to prawo jest pociągnięte wręcz do absurdu, że czasami ktoś zrobi dla nas małą rzecz i później my, w ramach wdzięczności, jesteśmy o wiele bardziej skłonni zrobić dla kogoś ogromną rzecz. Czyli na przykład ktoś nam pożyczy 20 zł na pizzę, bo nam brakło, i potem ta osoba zażąda od nas na przykład dodatek z całego roku. I w sumie my czujemy się bardzo silnie zobowiązani, żeby jednak pożyczyć te notatki. Mimo, że ta druga osoba żąda jakby więcej, no przez cały rok notowałeś, starałeś się, to była praca, to był czas, to były kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, ręka cię bolała, kartki zapisane i to jest więcej warte niż 20 zł. No ale dla ciebie to jest jakby oczywiste, że dasz tej osobie te notatki, ponieważ ona pożyczyła ci marne 20 zł. To jest jeden z wielu przykładów, jak działa prawo wzajemności. I teraz odnieśmy to tutaj do tego przepływu energii, jaki jest w rozmowie. Jest to dosyć znana zasada z podrywu i ona naprawdę ma miejsce i musisz się do niej zastosować, musisz przyjąć ten model. O co chodzi w tym modelu? Że na początku ty inwestujesz z jakieś 90% jakby w tą konwersację, wkładasz. I ty musisz wykonywać większość mówienia, a kobieta tylko 10%. I czasem widzisz, że to się zmienia. Później ty po chwili mówisz, dajesz 80%, w rozmowie ona daje 20%,
potem 70, ona 30, 60, 40, aż końcu się to wyrównuje, gdzie jest po 50%. Dlatego nie oczekuj na początku rozmowy, że kobieta wykona za ciebie jakąś większą część zadania, to jest twoja robota. Ok? I nie przejmuj się kompletnie tym, że podczas pierwszych kilku minut rozmowy z dziewczyną, którą gdzieś poznajesz, czy jesteś na przykład na pierwszej randce, to nie przejmuj się tym, że ona udziela ci krótszych odpowiedzi i wydaje ci się, że ona się nie angażuje. To wcale tak nie jest do końca. Musisz po prostu poczekać i dopiero wtedy to ocenić. Ile to może zająć czasu? To jest kilka minut. I teraz, ja w następnych modułach tego szkolenia pokażę ci, co dokładnie mówić, na czym się skupić, jak rozpoczynać rozmowy, co mówić, kiedy dać historię, kiedy jakiś komentarz i jak prowadzić konwersację. Jednak chcę, żebyś zrozumiał ten przebieg tutaj, tej energii, żebyś miał tą świadomość, że na początku jednak ty musisz wkładać więcej. Dlatego musisz opowiadać właśnie historie, które są tak ważne. Jest osobny moduł poświęcony historiom. Dlatego musisz komentować, jakieś swoje komentarze dawać do rozmowy, a nie tylko zadawać pytania. Jest taka zasada, że na każde dwa pytania dajesz jakiś komentarz od siebie. Bardzo prosta, łatwo do zapamiętania zasada, żeby nie ciągnąć drugiej osoby za język. Nie zadawać jej ciągle pytań. Tylko po dwóch twoich pytaniach widzisz, że druga osoba odpowiada bardziej lub mniej wyczerpująco i wtedy dajesz jakiś komentarz, wtedy ty wnosisz coś do rozmowy. I właśnie chodzi o to, abyście oboje, zarówno ty, jak i dziewczyna, żebyście zaczęli oboje dokładać do rozmowy. Żeby ona zaczęła się angażować, żebyś ty się dalej też angażował i żebyście oboje wnosili wartość do tej rozmowy i wymieniali się opiniami. To jest bardzo ważne, żeby doprowadzić do wymieniania się swoimi opiniami, stwierdzeniami, ponieważ tak rozmawiają przyjaciele, tak rozmawiają ludzie, którzy się znają. Jak kogoś dłużej znasz i się przy nim już nie stresujesz, nie denerwujesz, niczego nie chcesz od tej osoby, dobrze ci się z nią rozmawia, to wtedy wy się wymieniacie spostrzeżeniami. Nie strzelacie do siebie pytaniami jak z karabinu. I tak samo powinieneś dążyć do takiego balansu podczas rozmowy z kobietą, żeby wymieniać się spostrzeżeniami. I tutaj a propos tej energii mam jeszcze jedną uwagę dla ciebie, mianowicie taką, że pamiętaj też o tym, że nie każda dziewczyna będzie tobą zainteresowana. Nawet większość kobiet powinna być na nie. Tak jak większość kobiet się tobie nie podoba, czy mnie, tak samo my nie podobamy się większości ilości dziewczyn. I to jest zupełnie normalne, bądź na to przygotowany. Właściwie to szukaj braku zainteresowania również. Szukaj oznak zainteresowania i szukaj też oznak braku zainteresowania. Więc, jeżeli po paru minutach rozmowy, czy nawet pół godzinie rozmowy, ten balans się nie zmienia i cały czas ty czujesz tą presję, czujesz, że ty musisz ciągle wymyślać nowe tematy, że ty musisz ciągnąć dalej temat, że ty musisz się starać, skakać jak małpka, a kobieta jeszcze bezczelnie patrzy się, uśmiecha, aż ty wymyślisz kolejny temat i oczekuje właśnie tego wysiłku od ciebie, a ona się nie dorzuca i się nie stara, nie inwestuje, nie zadaje pytań, nie daje bardziej wyczerpującej odpowiedzi, nie daje ci po prostu materiału, którego mógłbyś użyć. Nie daje tak długich odpowiedzi, żebyś mógł z nich wyciągnąć jakąś emocję, jakieś słowo klucz, które możesz zinterpretować, jakieś odniesienie do siebie. Po prostu daje tak krótkie odpowiedzi, się nie angażuje, że wtedy prawda jest taka, że ona nie jest zainteresowana. Albo jest po prostu nudziarą. Jest nudziarą, jest kobietą, która też jest zamknięta w sobie, jest jakaś nieogarnięta. I to nie ma sensu, ponieważ przez wszystkie randki byś się męczył z taką dziewczyną. Także jasne, ja wiem, że tobie zależy, bo każdemu z nas zależy. I miej pewną granicę tolerancji, że mówisz sobie, ok, ona jest trochę nieśmiała, ona potrzebuje czasu. Ale nie racjonalizuj do ekstremum. To widać, że druga osoba udziela stawkowe odpowiedzi, patrzy gdzieś po suficie, nie odpowiada dłużej na twoje pytania, tobie nie zadała żadnego pytania i że ona po prostu nie zaangażowała się w tą odpowiedź. I wtedy ona jest niezainteresowana i należy się stlenić. I tutaj na końcu jeszcze widzisz, że idealnie byłoby, gdyby ten balans później zmieniał się na twoją korzyść, czyli że kobieta by inwestowała 60-70% w rozmowę, a ty 40-30%. I to jest idealnie i wtedy to oznacza, że ona naprawdę jest zainteresowana, że ona się angażuje.
I tu też działają te wszystkie prawa, w tym sensie, że jeżeli ona więcej zainwestuje w rozmowę, ona się będzie bardziej o ciebie starać, będzie więcej mówić, więcej emocji w to włoży, to dzięki temu będzie bardziej cię pamiętać, będzie bardziej cię chcieć. Ponieważ już włoży coś w tą rozmowę, już włoży coś w tą interakcję, więc będzie czegoś oczekiwała z powrotem, bo już się zaangażowała, tak? A ty właśnie chodzi o to, abyś też miał to nastawienie, o którym jeszcze będę mówił, aby to kobieta próbowała coś tobie udowodnić. I trzymał ten dystans, odchylał się. Tu też jest ważna mowa ciała, aby mieć wyprostowaną sylwetkę i być odchylonym od kobiety. Żeby ona czuła przyciąganie do ciebie. Natomiast nie nadskakiwać jej do gardła. Nie nachylać się. Nie zaglądać jej tak głęboko w oczy. Nie patrzeć z takiej bliskiej odległości. Dać jej przestrzeń, aby ona czuła, że musi tobie nadskoczyć, że ona musi tobie coś udowodnić. I jak to się zacznie dziać, to jest idealnie. To jest wtedy idealnie. I wtedy ty możesz dawać krótsze odpowiedzi. Jakoś żarcikiem krótko odbić jakiś temat i czujesz wtedy, że ona bardziej się stara. To jest super wtedy. Generalnie ja się komfortowo czuję, kiedy jest tak pół na pół. W tej okolicach jest idealnie, żeby było pół na pół do 60-40, 70-30 momentami. To zależy od kobiety, ponieważ niektóre dziewczyny nie są aż tak wygadane, nie mają tyle ciekawych spostrzeżeń, żeby aż tak dużo mówić. A niektóre mają coś takiego, że mogłyby mówić godzinami. To zależy też od kobiety. Okej. Okay. Przejdźmy bardziej szczegółowo do przebiegu konwersacji.